Siemaczko, z tej strony spokojnie, jest w ciu, ciemno. Dobra, już dawno nie było odcinka, były jakieś tam live'y. Ojej. Więc dzisiaj coś nagramy wreszcie, mam chwilę czasu, to będzie okej. Okay. Dobra, żeby nie było ciemno, ubierzemy sobie to cudeńko, tylko jedno, na głowę. I dobra, F5 i lecę wam pokazywać, co się zmieniło, bo kto nie był na live'ach, pewnie nie za bardzo wie. A zmieniło się dość sporo. Od groba rzeczy się zmieniło, a mianowicie powstał wielka kopuła, powstała, zaraz wam pokażę, jak to z zewnątrz wygląda i jaki jest tego plan. Pokolorowaliśmy beacona, jest spoko, tutaj jakieś rzeczy powstały, trzciniarki, stone jareczki, drzewa rosną jak rosły. Tutaj mamy tablicę donate'ów, hunter top donator, już, o Jezu, od groba 1050. No z 50-60 tysięcy już nam dał, więc ogólnie spoko. Tutaj też jest w ciemnościach trzciniarka. Za bardzo jej może nie widać, ona tutaj sobie istnieje, jest i nawet ścina się tutaj gdzieś zbiera, powoli leci, dropi na dół, więc ogólnie spoko. Tutaj mamy piece, 4 i u góry jest też stoniara, więc od razu do stoniarki leci drop, więc też spoko. Stone się przepala, proszę bardzo, wszystko działa jak ma działać. Tutaj tylko nam rudy nieraz skakują, nie wiem czemu, ale mniejsza o to. Czekajcie, zobaczcie, czy nic nie ma. Nie ma, dobra. Tak to wszystko wygląda. Idę wam pokazać teraz, jak wygląda część główna mapki i czekajcie, zobaczę jeszcze kurczaczki. Trochę się znoszą, więc dobra, lecimy windą do góry. Jesteśmy u góry, tutaj powstały wielkie, ogromne zmiany, a mianowicie jest takie oto drzewo. Ono jest jeszcze delikatnie do dopracowania, bo mi się nie podoba, że no mało gałęzi trochę ma, ta jest za wysoko, ale ogólnie jest spoko. Ładne drzewo Zen wybudował, więc jest no fajne, spoko drzewo. I powstaje tutaj taki trochę naturalny teren, troszeczkę tu jest płasko, ale potem się jakąś rzeczkę da, coś się wymyśli, będzie ogólnie spoko. I tutaj powstał jeszcze kanion, to jest w ogóle tablica donate'ów, te donate'y z dołu trzeba przenieść tutaj. Tutaj jest wejście do jaski. Muszę jeszcze trzeba naprawić to, że tutaj widać te klocuszki. No właśnie. To jest problem w tym. I tutaj trzeba jakoś tego spawna trochę ładniej zrobić. Ale jak wylądujecie tutaj na farpie, to ogólnie będzie gitara. Tutaj nie wiem, co będzie powstawało, Zen się tym wszystkim zajmuje. Tutaj jest więzienie federalne, czy tam jakiś bank. Zobaczymy, co to będzie. Skarbiec czy coś. Ten płot delikatnie też trzeba jeszcze dopracować, ale ogólnie spoko projekt. Co to jest za tabliczka? Skarbiec, aha, skarbiec, spoko. W tą stronę mamy coś takiego jak jaskinie. Zaraz wejdziemy do jaski. To będzie zarąbista sieć tuneli. Już jest w trakcie budowania, zaraz wam pokażę, jak ta sytuacja wygląda. Tam będzie w ogóle się od... tam będzie w ogóle pół naszej mapy, albo i więcej. Tu mamy kanion. Krater, kanion, nie wiem jak to nazwać. Zajął mi to, o Jezu, co 2 godziny budowanie tego, jak nie lepiej. Jeszcze cały czas dopracowuję tutaj jakieś rudy, kobla i tak dalej. Lapis jeszcze muszę dodawać trochę więcej, bo tutaj tylko troszeczkę jest, ale spoko. Jakieś rudy diamentów, co będzie ciężko zdobyć. I rudy redstone jeszcze chcemy ogarnąć, ale to jakiś administrator by musiał nam załatwić, bo na serwerze czegoś takiego nie ma. Zewnętrznie to wygląda na razie tak. A to wszystko jest w planach, bo to miał być taki jeden wielki chunk. Na dole da się, nie wiem, opsa, taką warstwę zamiast tej, zamiast bedrocka i w ogóle. Ale to będziemy myśleć w trakcie, jakieś tam jaskinie będą potem, no potem powywala się jakieś jaskinie na zewnątrz, tak jak tutaj, jak tam. Da się jakieś rudy i będzie ogólnie pięknie, ładnie wszystko śmigać. Dobra, co dalej? Co jeszcze się zmieniło? Dobra, mieliśmy iść do jaskini. Kanion wam pokazałem, ogólnie spoko opcja. Od groma miejsca nam zajął na wyspie, ale no cóż, ładnie ma być, nie? Wyspa tym razem pod piękno, znaczy no pod projekt jakiś tam ma iść. Dobra, jaskinie. Tak wyglądają, jeszcze cały czas je kończę, projektuję. Więc ogólnie spoko. Idziemy sobie jaskiniami. Tutaj mam jakiś tam widoczek na sąsiadów, którzy są nierozwinięci, ale jak to jest chunk, to wyjście na zewnątrz zawsze z jaskini musi być. Tutaj mamy rozejście na 2 tunele. Tego może nawet nie widać, jakby ktoś nie zauważył, to by go minął. Tam zaraz pójdziemy, a tutaj będzie tunel. Taki troszeczkę wąski,
ale da radę przejść, więc ogólnie spoko. Tutaj będziemy mieli, z tego co wiem, enchant, może jakaś alchemia i tego typu rzeczy. Takie dla enchant dla ludzi po prostu, nie? O Jezu, ktoś mi tam krzyczy w tle. Dobra, siostra. I tutaj idziemy dalej sobie jaskinią, w ogóle nawet ładnie to wyszło, ten crafting muszę sobie wziąć, potem jakieś gdzieś indziej dorobię, żeby to ładnie wyglądało. I w tym momencie wychodzimy sobie do naszego kanionu, krateru, czy jak zwał, tak zwał. Na dół jest jeszcze kawał miejsca, więc uważajcie jak będziecie szli, żeby nie spaść. Taka kładeczka, a czemu by nie? I idziemy sobie tym cudem do przodu. I tutaj mamy znowu kolejną jaskinię, przedłużenie. No tak jak z jaskini do jaskini, więc ogólnie spoko to wygląda, nie jest źle. Idziemy dalej, idziemy. Znowu mamy dziurkę na sąsiada. Spoko. Jest jakaś tam jaskinia. I teraz zaczyna się taki już większy trochę projekt w tych jaskiniach, czyli jeziorko podwodne, podwodne. Jeziorko podwodne, wow, jaki mindfuck. Jeziorko podziemne, takie w jaskini, więc jest spoko. Też jest cały czas dodawane różne szczegóły, jakieś oświetlenie, nieoświetlenie. Mam zamiar na dole wyłożyć trochę więcej złota niż normalnie jest. U góry też tutaj miał być taki, jakby to nazwać, taki... taka skała zwisająca troszeczkę w dół i miała być bardzo bogata, w sensie w złoto i tak dalej, ale to z czasem, bo na razie nie mam złota, muszę nakopać. I co? Na tym momencie to się póki co kończy. Ogólnie chciałbym zobaczyć, bo ja mam rozjaśnionego Minecrafta na maksa, a on nie jest tragicznie. Trzeba dodać trochę światła, ale jak na jaskrawym jest, to jest ładnie. Podoba mi się to, jak na razie. I stąd będzie gdzieś tam przejście. Nie wiem, czy zrobimy je tutaj, czy zrobimy je gdzieś tam kawałek dalej. O, tutaj nawet jest taka dziurka do wejścia. I będą się tunele ciągnęły dalej. Od środka to wygląda, nie wiem, czy będziecie widzieć, dość masywnie. Tu jakiś tunel, tu te jeziorko jest, więc ogólnie nie źle, jest w miarę ładnie. No i to chyba na razie na tyle. Nie wiem co robić na odcinkach, na razie zapraszam na live, live są po nocy od 23.00, 23.30 do 2.00 w nocy, może nieraz dłużej, więc to na razie tyle, tak sytuacja wygląda, szybkie info, długie info, jeśli ktoś dotrwał do końca to łapeczkę w górę i może napisać komentarz dotrwałem, tak żeby było fajnie. I co, o w ogóle tu jest ten, skrzynka, wow, to są jakieś rzeczy. Spoko, dobra. Łapka, komentarz, subskrypcja. Hejo! O tak, może się pożegnamy. Hejo!